No, o czym będzie ten serial? Witamy Państwa serdecznie u nas, czyli w studiu Wonky One. Chcielibyśmy Państwu pokazać mniej więcej, jak to wygląda i jak to jest. Tędy. Tak, tędy, proszę. No właśnie, trzeba uważać. I tu na głowę trzeba uważać, niech Państwo uważają. Na głowę. O, jest Jarek. Serdecznie Cię witam. Poń kolny, wszyscy go znają, oczywiście nie muszę go sprzedawać, bo już jest dawno się sprzedał. O! Kto to? To później. Zapraszam. To był bodajże rok 99. Jak podsłuchałem kiedyś na korytarzu szkolnym, jak kolega ze starszego roku zapraszał koleżanki z mojego roku na imprezę urodzinową swoją i podsłuchałem. Dowiedziałem się, gdzie, kiedy być, żeby tam dojechać pod Warszawę. Wbiłem się na imprezę, na działkę do niejakiego obecnego tutaj Ponia Kolnego i Cyberbiedrona, który wtedy tam i też na początku był. Ja wtedy pisałem wierszyki różnego typu i chłopakom się bardzo spodobały i stwierdzili, że zaprosił mnie, bo akurat zakładają zespół, żebym wpadł, może teksty popisał. I tak to się wtedy zaczęło. Powstał jeden z pierwszych tekstów do Luźnego One'a, Poń Kolny, który jeszcze wtedy nie był Poniem Kolnym. Powiedział, o kurna, Wonky One, ty, co za fajny zbitek, może by taką nazwę nadać. No i wszystkim się spodobało, w sumie to taki liść węgielny. Nie skończyłem, no. Prywaty będziesz kręcił. Żółto poszły, a proszę mi powiedzieć, jak to jest? Super. Proszę? I invite you to that soul blackness you can infuse. Proszę bardzo, i tutaj zaczynają się rzeczy, które potem przedstawiały wam na koncertach. Jednym z założeń bandu było, że przebiórki i tak dalej, stroje w sensie jakieś, więc wyjaśniło się, za co mamy się przebierać i jakby od tego momentu zaczęło się tło nasionko całej tej historii łąkowej. 15 lat tego czasu upłynęło. Thank you.
Jest to tak fajnie, że coś takiego się stało tym, takim tym początkiem, bo na bazie tego w piękny, neutralny, naturalny sposób ta cała myśl zaczęła ewoluować. Okazało się to coś, na czym można naprawdę zbudować, a wiem, ja bym to może nazwał już jakąś taką antologią, łąkowością, mitologią, nie wiem, filozofią, historią, opowieścią, serialem, jak zwał, tak zwał. Jest to taka piękna baza.